Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że ten krajobraz mówi sam za siebie. Puszczańskie, podmokłe ostępy, pełne prastarych drzew i pełne zwierzyny. Tak jest. Zapraszam Państwa na podróż policji. Na początku wędrówki po Litwie dotarłem do skansenu w Rumszyszkach. To bardzo słynne miejsce, bo na wielkiej przestrzeni zgromadzono tradycyjne wiejskie zabudowania z terenu całej Litwy. Zresztą nie tylko wiejskie, ja stoję w tej chwili na ryneczku małego, precyzyjnie odtworzonego miasteczka sprzed 200 lat. I tutaj właśnie potrawa prawie tak samo skansenowa jak to, co Państwo widzą, bo potrawa bardzo głęboko tkwiąca w historii, dziś już prawie nieznana, ale wygrzebałem ją ze szpargałów litewskiej kuchni. Zupa ziemniaczano-makowa. Zupa, którą kiedyś jadło się na kolację wraz z pajdą ciemnego chleba, bardzo prosta. Powiedzmy o składnikach, w garnku już gotują się ziemniaki, po prostu ziemniaki w osolonej wodzie normalnie, najzwyczajniej w świecie, i pozostałe składniki to mak, masło, cukier, woda. I trzeba zacząć od czynności bardzo prostej, choć nieco pracochłonnej, mianowicie utrzeć mak na makowe mleczko. Mak, jak sama nazwa wskazuje, najlepiej uciera się w makutrze. To musi być bardzo ciężka miska z rowkami specjalnymi w środku, z odrobiną wody. Całość będę taką drewnianą pałką, czyli kopyścią, ucierał, aż mak nie puści mleczka. Ten pan stojący za mną na kolumience to nie jest szef miejscowej ochotniczej straży pożarnej, o nie, to jest sam święty Florian, więc mimo że wokół bardzo dużo drewna, to możemy gotować ile chcemy, mamy gwarancję, że w tym wypadku nic się nie spali. Zbliża się szkolna wycieczka, mam nadzieję, że dzieci nie pożrą wszystkiego w stanie surowym. A ty chodzisz do szkoły w Wilnie? Tak. Nie, po klasku. Nie jadłeś nigdy takiej zupy? Nie, po klasku. Nie? Tak dużo. Jesteś sam w klasie, czy jeszcze paru kolegów polskich, Polaków? Tak, mam się nie, uczę się w litewskiej szkole. A, w litewskiej szkole. No i to dobrze. To są wszyscy z mojej klasy. Aha, cała klasa. Macie tu lekcje dzisiaj? Nie, to jest wycieczka. Wycieczka, czyli macie dzisiaj wolne jednym słowem. No. Jak masz na imię? Zbyszek. Ja mam na imię Robert. Miło. Nie. Może ktoś by chciał pokręcić za mnie. Would you like to do it? Yes. Yeah, please. It has to be white. Jesteś bambulom. Nie skupi jak. Jeżeli jak pizda, ale tak padaj. Co prate? No, ale popędzi to nie. A ja się idę zdrzemnąć. Sergi, ty się idę. No, ale mam widzenie. Pomędzi? Bezpidność na kasę, nie? Skansen w Rumszyszkach nie jest martwy. W pracowni garncarskiej można zobaczyć tradycyjne metody wyrabiania glinianych naczyń, a tu na stole za moją sprawą zobaczyć można tradycyjne litewskie przekąski. To jest bardzo ciekawa rzecz. Chleb krojony tak jak frytki i smażony tak jak frytki w głębokim tłuszczu, a potem bardzo dokładnie czosnkowany. W drugim naczyniu mam ugotowany groch okraszony skwarkami z boczku. I te dwie rzeczy są w zasadzie obowiązkową tutejszą zakąską do piwa. No ucieram i nic. Nigdy nie miałem specjalnie kontaktów z makiem, ani z jego pochodnymi. I oczywiście, żeby mak dobrze się roztarł, trzeba dodać tutaj wrzątku. I ten wrzątek może być spod ziemniaków, więc wlewam tutaj tej wody. Ta woda i tak ma być w zupie pierwotnie wykorzystana i teraz wszystko razem powinno mi się już utrzeć idealnie. Teraz do makutru trzeba wsypać cukier. I jeszcze chwilę niestety razem potrzeć. Skansen skansenem, ale przydałoby się jednak jakieś elektroniczne urządzenie, które mogłoby mnie zastąpić w tej jakże mozolnej czynności. Masę makowo-cukrowo-wodną trzeba teraz wlać do ziemniaków. O tak. I dodać jeszcze trochę masła. I to powinno stać na gazie jeszcze przez kilka minut, na takim gazie, żeby tylko pykało i nie gotowało się uciążliwie. Nie powinno wrzeć, ale kilka minut jeszcze powinno się delikatnie podgrzewać.
Mówiłem, że tę zupę jadało się tradycyjnie na kolację z pajdami ciemnego chleba. Oto te dwie pajdy, no może pajtki, ale chleb prawdziwy, litewski, tak jak robiło się przed wiekami. I zupa też najprawdziwsza. Zajrzyjmy do jej środka. Mam nadzieję, że widzą Państwo ten uroczy biały korzuszek na powierzchni. To nie jest rzęsa wodna, to nie jest żadna praca drobnoustrojów. Nie, to mak puścił mleczko i tak właśnie to powinno wyglądać. To potrawa oczywiście ludzi biednych, potrawa sprzed 100, a nawet więcej lat, ale tak to kiedyś wyglądało i przecież w skansenie nie mogłem ugotować niczego innego, tylko mak, woda, ziemniaki, odrobinę soli i cukier. I już nabieram słuszną porcję takiej zupy, już kosztuję i dzielę się z Państwem wrażeniami na gorąco. Smakuje prawie jak kutia w postaci płynnej, gdy tam jeszcze można było dodać trochę rodzynek, trochę skórki pomarańczowej, trochę miodu, ale nie można tego zrobić, bo przecież to są atrybuty ludzi bogatych, a to jest potrawa autentyczna. Ja mogę tylko obiecać, że następne dania będą trochę bardziej skomplikowane, choć nie za bardzo. I zupy nie zjadam, bo reżyser korzysta ze wszystkiego, co mak niesie ze sobą, również z takiej zupy muszę mu to zostawić. Bawiąc w trokach, grzechem byłoby nieskorzystanie z przejażdżki łódką po jeziorze. Równie dużym niedopatrzeniem byłoby nieodwiedzenie położonego na wyspie zamku Mendoga. Ale myślę, że największym błędem byłoby nieskorzystanie z tutejszych propozycji rybnych. Drodzy Państwo, oto danie stąd. Szczupak. Proszę spojrzeć, tutaj ryba już wypatroszona i oskrobana. I kolejne składniki. Tu w miseczce czosnek i listki laurowe, tutaj rzepa i marchewka, kwaśna śmietana, mąka, surowy, obrany ze skórki burak, kminek, masło i tutaj w specjalnym naczyniu do gotowania ryb barszcz, czerwony barszcz, bo to jest najważniejsze w tej potrawie. To będzie ryba gotowana w barszczu. Pana szczupaka trzeba najpierw nasolić, bardzo starannie nasolić, w środku też, i natrzeć kminkiem. Kminek może być zmielony, może być cały, wszystko jedno. Ja skorzystam z kminku całego, też mu tutaj do środka dużo kminku trzeba wsypać. Kminek odgrywa tutaj ważną rolę. I teraz tak zrobioną rybę należy odstawić na pół godziny, dopóki nie zrobi nam się wywar. A żeby zrobił nam się wywar, musimy wziąć te jarzyny i pokroić w mniejsze kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej jarzyny oddadzą smak barszczowi, więc kroję rzepę. O rzepie jeszcze będzie dzisiaj mowa. Używajcie Państwo rzepy. Naprawdę to jest bardzo pożyteczna jarzyna. Dobrze, jeszcze trochę rzepy i zaraz to wszystko dorzucę do barszczu i będzie się to gotowało razem około właśnie pół godziny, aż nie zrobi się bardzo porządny smak. Tutaj barszcz już wrze, zatem wkładam najpierw to specjalne sitko, dlatego, bo te jarzyny nie będą mi już dalej potrzebne. Ja je przy pomocy tego urządzenia wyjmę potem. Więc to tutaj i teraz czosnek i listki laurowe i jarzyny do środka. Zaraz to przykryję, zacznie bulgotać, więc barszcz ogarnie również jarzyny i niech się to gotuje około pół godziny. Przykrywam. Gotuję. Ja się zamawiam na to zdjęcie. Dyrektor stoi koło barszczu. Ja się zamawiam na to, co pan gotuje. Słuchajcie, bo z gotowania nic nie wyjdzie. No. Widzą Państwo, zapomniałem o buraku. To jest, jak mówiłem, surowy, obrany ze skórki burak. Siekam go w kawałki, dodam do całości i proponuję jeść więcej ryb, żeby uniknąć sklerozy. Zgadza się. Mój tato właśnie lubił w barszczu kawałek żebra albo czegoś, no właśnie, a pochodzi stąd. No właśnie. A pochodzi stąd, zgadza się. Ja się zawsze dziwiłam, że to mięso ma być czerwone. No właśnie. Takie. I to jest jeden z niewielu rodzajów czerwieni, który nam się podoba. Wywar powinien być gotowy, więc teraz odcedzam jarzyny. One już nam do niczego nie będą potrzebne.
pomoże nam w odcedzaniu ten sprytny przyrząd. O, w ten sposób. I to wszystko wyląduje teraz w misce. A jeśli coś zostanie w środku, to nic się nie stanie. Wpadł tylko jeden ząbek czosnku i kawałek marchewki. Więc teraz niezwykle zgrabnym, wręcz prestidigitatorskim ruchem. Tak jest. A to w kminku nic. Wszystko jest tutaj i to nam już do niczego nie jest potrzebne. To oddało całą swoją dobroć wywarowi, więc tutaj kładę szczupaka i wkładam go z powrotem do naczynia. On się powinien tutaj gotować na wolnym ogniu około pół godziny, nie dłużej. Szczupak gotowany w barszczu. O, nie w barszczu. To było najpierw gotowane w wywar, barszcz i z tego barszczu będzie sos zrobiony na zasmażce ze śmietaną. Rozumiem. Ale dla nas to ja muszę, bo to będzie dla mnie. No, chyba, że dokonamy cudownego rozmnożenia. Przyszedł czas na ostateczne czynności. Będę robił najpierw zasmażkę, czyli do rondelka wrzucam masło. Powiedzmy, że 3/4 tego, co tutaj mam, dwie albo 2,5 łyżki masła. Jeszcze muszę pod tym zaświecić gaz. Masło się rozpuści i będę robił jasną zasmażkę z mąki i masła. Pasiak, no. Mam pytanie, czy ten numer z tym gościem, co wyjął ćwiarteczkę? O to chodzi, że był w ogóle nieplanowany. Dlatego musieliśmy szybko ciąć. Ja. No to najlepiej wygląda. Ale ta ćwiarteczka zniknęła za chwilę. No nie, to jest ekstra nowe. Ale pachnie. On nas zaskoczył. I zobaczcie, tylko no jeszcze 3 minuty. Do roztopionego masła dodaję mąkę. Mniej więcej łyżka mąki. I teraz to wszystko trzeba dokładnie rozprowadzić i zasmażyć, kładąc z powrotem na gazie. Zasmażyć. Biała zasmażka ma z tego powstać. Do rondelka muszę dodać śmietanę. Pamiętają Państwo, tam jest zasmażka. Gęsta, kwaśna śmietana. Zimna, więc nie powinno się nic zważyć. Proszę spojrzeć, jak ona trudno w ogóle wychodzi z miski. Jest naprawdę fenomenalnej jakości. To wszystko trzeba dokładnie rozmieszać. O, tak jest. Jednorodna konsystencja. Mąka, masło i śmietana. I to nam zagęści cały sos. Ale żeby to się stało, muszę najpierw wyjąć ze środka szczupaka. Bardzo dokładnie go odsączyć. Jest ugotowany fenomenalnie, tak jak trzeba. I wędruje szczupak delikatnie, przekładam go na półmisek. Jest. I teraz tutaj do gotującego się wywaru barszczowego będę dodawał zimną śmietanę z mąką, cały czas mieszając. Chodzi o to, żeby z tego zrobił mi się jednorodny, gęsty sos. Jeszcze troszeczkę. Fantastycznie. I dokładnie trzeba to mieszać, żeby nie było grudek. O, już gęstnieje, ponieważ się gotuje. I proszę Państwa, proszę spojrzeć, jaki się zrobił fantastyczny sosik. I co teraz trzeba zrobić? Teraz już wystarczy trochę go nabrać, zgasić ogień pod wszystkim i polać po wierzchu szczupaka. I oto szczupak w sosie buraczanym. Rzecz bardzo rzadko spotykana. W zasadzie tylko w litewskiej kuchni gotuje się w barszczu nie tylko ryby, ale również mięso. Ja zgodnie ze szkołą nowej kuchni francuskiej nie będę tego sosu dawał zbyt dużo. Niech tylko pokryje nam rybę. Drodzy Państwo, jeszcze rzut oka na szczupaka w sosie buraczanym. Ja idę tę piękną rybę odnieść w hołdzie Mendogowi, bo od niego przecież wszystko, co jest na Litwie, bierze swój początek. Wybierając się za miasto na piknik, warto mieć ze sobą koszyczek pełen wybornych litewskich wędlin. Pokażę niektóre z nich. Bardzo charakterystyczna rzecz, skilandis. To jest wieprzowe mięso, marynowane, a następnie wsadzane w wieprzowy żołądek i tak wędzone minimum 4 tygodnie w bardzo zimnym dymie z dodatkiem aromatycznego jałowca.
to kindziuk, czyli po litewsku kindziuka, również rodzaj pieczołowicie i wolno w zimnym dymie wędzonej kiełbasy. Jeszcze coś, czego u nas spotkać nie sposób, to jest baleron, ale baleron ani nie wędzony, ani nie gotowany, a tylko suszony. Suszony w przewiewnym miejscu, tak jak suszy się słynne szynki z Włoch, Dalmacji, Hiszpanii czy też Francji. I na koniec salami, ale też bardzo dziwnie przyrządzane, mięsa nie wsadza się w jelito, a w płócienny worek i tak ono dopiero dochodzi i nabiera smaku. Proszę Państwa, ekipa ma już ślinotok, więc ja idę podzielić te wędliny sprawiedliwie pomiędzy wszystkich. Dotarłem w okolice uzdrowiska Druskienniki. Tutejszy klimat niezwykle dobrze działa na płuca, a lasy słyną z obfitości grzybów, więc wybrałem potrawę dopasowaną do okoliczności. Potrawę oczywiście litewską, wołowinę z grzybami. Składniki. Tutaj kawał solidny polędwicy wołowej. Ważna uwaga, Litwa wolna jest od BSE, od choroby szalonych krów, więc można tutaj jeść wołowinę bez obawy. Oczywiście grzyby suszone i namoczone grzyby leśne. Tutaj genialna litewska śmietana, bardzo gęsta, doskonałej jakości. Litwini słyną z mleczarskich wyrobów. Jarzyny. Tutaj jest seler, marchewka i rzepa. Ja pokażę taką rzepę jeszcze nieobraną. Litwini bardzo często jedzą rzepę, może być taka podłużna albo też w wersji kulistej. Rzepa nadaje się nie tylko do mycia włosów, również do jedzenia. Jeszcze masło, cebula, sól, pieprz i bulion w garnku. To będzie wołowina z grzybami. Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to wrzucić jarzyny do gotującego się bulionu. Pamiętają Państwo, rzepa, marchewka i seler korzeniowy i to się niech razem gotuje około pół godziny, żeby jarzyny oddały swój smak i żeby potem można było wrzucić na aromatyczny wywar mięso. Marchewki mogą być w całości, więc znowu przykrywam, pół godzinki minimum niech się gotuje. Teraz będę wyławiał grzyby i je odciskał. Pamiętajmy, żeby nie wylać tej wody, w której grzyby się moczyły, to będzie istotny składnik sosu i odciśnięte grzyby trzeba przesiekać na desce. Trzeba to robić po kolei. I po prostu powiedzmy, że w takie paski powinny być posiekane, to całkowicie wystarczy. I jeszcze raz. Teraz do bulionu dodaję polędwicę i ona powinna się gotować nie dłużej, myślę, jak pół godziny. Pamiętajmy, że jest to najlepszej jakości polędwica wołowa. Mogę już zacząć robić sos. Najpierw będę próbował zapałki, które jak zwykle... O, teraz się udało. One jak zwykle nie działają wtedy, kiedy powinny. Dobrze. Teraz rozpuszczę masło i na maśle, kiedy się całkowicie nagrzeje, będę szklił cebulę. Duża łyżka masła. Zaczekajmy, aż się rozpuści na panelki. Można już rzucić na masło cebulę. O, jak pięknie skwierczy. I grzyby. I razem niech się to dusi kilka minut. Jeszcze tylko potraktuję to świeżo zmielonym czarnym pieprzem. 3-4 minuty. Na patelnię muszę wlać teraz wodę spod grzybów. Ta woda, w której grzyby się moczyły, oraz trochę bulionu. A Państwo przy okazji mogą podziwiać panoramę parku ekologicznego Leśne Echo. Nie będę sprawdzał, czy echo tutaj rzeczywiście jest, bo przecież w lesie drzeć się nie wypada. W każdym razie ten park ekologiczny to jedna z wielu druskiennickich atrakcji. Thank you.
sos błaga już o to, żeby go zjeść. Najpierw rzecz całą muszę zagęścić, zatem do śmietany odrobinę mąki. Naprawdę niedużo, ta śmietana jest wystarczająco gęsta. Jeszcze trochę soli, w ten sposób śmietana nam się nie powinna zważyć. Zresztą litewska śmietana jest tak dobra, że nie sądzę, żeby mogło dojść do jakiegoś nieszczęścia. Wszystko trzeba dokładnie wymieszać, bez grudek i do sosu. Do sosu mieszając cały czas, tak jest, nic się nie waży. Naprawdę, Litwini robią fenomenalną śmietanę, aż słońce wyszło zza chmur, ciesząc się, że tak się wszystko doskonale udało. Jeszcze tylko rozmieszam to dokładnie. Kiedy sos się zagotuje, wtedy zgęstnieje, a ja będę miał czas, żeby wyjąć mięso z garnka, pokroić je w plastry. I ten płyn, który jest w garnku, to jest przecież fenomenalny bulion wzmocniony dodatkowo jarzynami, wzmocniony mięsem, więc można go wykorzystać na jakąkolwiek inną zupę. Dobrze, piękny, wręcz majestatyczny kawał polędwicy wołowej. Proszę spojrzeć, jaki jest ładny. Trochę ekwilibrystycznie go trzymam, ale już przekładam go na deskę i będę kroił oczywiście w poprzek włókien, nigdy wzdłuż. Zobaczmy, jak jest w środku. Doskonale, lekko różowiutki, bez krwi. Mówiłem, polędwicy wołowej nie należy zbyt długo gotować. Proszę spojrzeć, no wygląda prawie jak pieczona w piekarniku polędwica po angielsku, więc mogę już nałożyć na talerz takie dwa słuszne plastry. Pod sosem gaszę już gaz, bo się zagotował. I o, proszę spojrzeć. Polędwica wołowa w sosie grzybowym. Jeszcze raz proszę na to popatrzeć. Jeszcze trochę sosu. O tak. Wygląda to naprawdę przepięknie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Tylko sos. Rzecz fenomenalna. Drodzy Państwo, mieliśmy las, jesteśmy w okolicach Druskiennik, ale przecież będąc tutaj nie można nie zobaczyć rzeki. Jak się nazywa ta rzeka? Za chwilę się Państwo dowiedzą. Na koniec przyznać się muszę Państwu do rzeczy strasznej. Nigdy nie czytałem nad Niemnem. Bardzo drażniły mnie wielopiętrowe opisy przyrody. Ale stojąc tutaj na skarpie rzeki w Druskiennikach, łatwiej jest mi zrozumieć egzaltację autorki. Niemen naprawdę koi skołatane nerwy. Żeby się o tym przekonać, najlepiej przyjechać tutaj samemu. Dziękuję Państwu. Do widzenia.